Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w związku ze skandalem, jaki ma miejsce w Choroszczy pod Białymstokiem, gdzie państwowa spółka Polskie Domy Drewniane wybudowała osiedle na 20 domów jednorodzinnych, które od 2 lat stoi puste. A tak dokładniej mówiąc, zamieszkałe przez 2 rodziny. Zatem 18 lokali od 2 lat, 18 domów, w których mogły mieszkać rodziny, stoi, grzybieje, nie jest ogrzewane i popada powoli w ruinę. W związku z tym ja postanowiłem skierować do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie doraźnej kontroli w tejże spółce, ponieważ uważam, że w dobie tak ogromnego głodu mieszkaniowego, jaki mamy, to jest kompletny skandal. Nie możemy tolerować sytuacji takiej, że za publiczne pieniądze zostały pobudowane domy, i od 2 lat spółka nimi zarządzająca nie jest w stanie ich zasiedlić. Kilka zdań na temat historii tego przedsięwzięcia. W 2019 roku powstała spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane, w 99% sfinansowana przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli sfinansowana przez pieniądze publiczne. Zadaniem tej spółki było wybudowanie do końca 2022 roku 11 950 mieszkań. Spółka jedyne mieszkania, które oddała do użytku, oddała w 2021 roku, oddała osiedle pod Choroszczą, to jest to osiedle, które pięknie nazywa się Jabłonowa Aleja, to jest 12 wolnostojących domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i 11 domów pod Łodzią. I to jest wszystko. 31 z 11 950. Taki jest poziom wykonania zadań przez tę spółkę, jak przypomnę, sfinansowaną i prowadzoną z pieniędzy publicznych. Ja w tej kwestii skierowałem interpelację do minister klimatu, która nadzoruje Fundusz Ochrony Środowiska i otrzymałem bardzo zdawkową odpowiedź, taką bardzo formalną, że winien jest kryzys na rynku mieszkaniowym, trudna dostępność kredytów hipotecznych, ale spółka dalej zamierza prowadzić działania, bo budownictwo drewniane ma przyszłość. Moją uwagę zwróciła jednak nie tylko sprawa tego skandalu budowlanego pod Choroszczą, ale także fakt, że spółka od 2 lat de facto nie prowadząc żadnej działalności inwestycyjnej, bo ta spółka od 2021 roku niczego nie wybudowała i niczego w tej chwili nie buduje. Zarząd funkcjonuje, pobiera wynagrodzenia. Nie dość, że nie buduje, to najwyraźniej nie potrafi nawet sprzedać tego, co wybudowała. Ta spółka otrzymuje wsparcie publiczne, otrzymuje pomoc publiczną. Otóż otrzymała 12 419 tysięcy złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz podobną kwotę 12,5 miliona z Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2022 roku. Więc ja chcę również zwrócić uwagę Najwyższej Izby Kontroli, jak to może być, że spółka powołana do budowy domów i mieszkań nie prowadzi tej działalności, natomiast otrzymuje wsparcie publiczne i chcę zapytać, bo nie otrzymałem na to odpowiedzi od pani minister Moskwy, na jakie cele te miliony zostały przeznaczone. A zatem składam dzisiaj na ręce pana, na ręce dyrektora delegatury białostockiej NIK-u wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej. To jest, proszę Państwa, ten oto dokument. To jest taki wniosek, który składa się z 3 punktów. Po pierwsze, przeprowadzenie kontroli doraźnej w spółce Polskie Domy Drewniane w zakresie głównej działalności statutowej spółki, to jest budowy budynków wielorodzinnych i osiedli domów jednorodzinnych, w szczególności w zakresie sprzedaży oraz oddawania w najem tychże budynków. Czyli mówiąc wprost, proszę o to, by Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak to się dzieje, że ta spółka od 2 lat nie prowadzi już żadnej działalności, a dalej funkcjonuje. Przeprowadzenie kontroli doraźnej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które
przekazał wsparcie dla polskich domów drewnianych w wysokości 12 milionów 419 tysięcy i sprawdzenie w tymże Narodowym Centrum, na co te pieniądze zostały tak naprawdę przekazane i jak zostały spożytkowane, czy spółka wywiązała się, nie wiem w jaki sposób, skoro nie prowadzi działalności, z tych środków. Podobnie przeprowadzenie w spółce Polskie Domy Drewniane kontroli w zakresie wykorzystania 12,5 miliona złotych z pomocy z funduszy europejskich. O wyjaśnienie tych trzech kwestii, o kontrolę w tych trzech sprawach proszę i wnioskuję do Najwyższej Izby Kontroli. Jestem przekonany, że ta bulwersująca sprawa zainteresuje kontrolerów. Ona w znacznej części dotyczy naszego regionu, a zatem składam ją tu w białostockiej delegaturze NIK-u. Ale chciałbym jeszcze oprócz tego działania kontrolnego zwrócić się z apelem do zarządu spółki Polskie Domy Drewniane, aby wykonała taki drobny społeczny gest i przekazała na preferencyjnych zasadach wynajmu te wolnostojące domy w Choroszczy dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Szanowni Państwo, ta inwestycja została wykonana z naszych pieniędzy, z publicznych pieniędzy. Zatem, skoro nie można jej skomercjalizować, skoro nie jest w stanie na rynku komercyjnym firma Polskie Domy Drewniane tych domów sprzedać ani wynająć, niech sprawi, aby one nie niszczały, niech one służą pożytkowi publicznemu. Uważam, że byłoby z wielką korzyścią dla społeczną, aby mogły z tych mieszkań, z tych domów na preferencyjnych zasadach skorzystać rodziny prowadzące rodzinne domy dziecka. Niech tak się dzieje, a nie, co jest absolutnym skandalem, stoją te domy, straszą pustostanami w czasie, kiedy polskie rodziny i polskie rodzinne domy dziecka mają ogromne kłopoty, aby znaleźć dla siebie właściwe lokum. I to jest, Szanowni Państwo, mój apel do zarządu spółki Polskie Domy Drewniane. Zrobiliście to z publicznych pieniędzy, nie możecie tego sprzedać. Umożliwcie, aby z tego można było korzystać z pożytkiem społecznym. Oddajcie to w preferencyjny wynajem dla rodzinnych domów dziecka. Dziękuję bardzo. Jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Nie, panie redaktorze, ja w tej kwestii zwróciłem się z interpelacją do organu nadzorującego, czyli do minister klimatu, bo taka jest poselska droga służbowa i formalna w tej kwestii. I po otrzymaniu odpowiedzi zwracam się dzisiaj do Najwyższej Izby Kontroli. Tak jak pan wspomniał, ta odpowiedź była taka... Ja Państwu mogę udostępnić tę odpowiedź, bo ona jest oczywiście publiczna, jest w domenie publicznej, odpowiedź pani minister Moskwy. Była bardzo formalna, zdawkowa, stojąca na gruncie tylko obowiązujących aktów prawa. Na przykład nie dowiedziałem się, choć pytałem, jakie jest wynagrodzenie zarządu. No to otrzymałem informację, że wynagrodzenie zarządu jest zgodne z wymogami ustawowymi. No, domyślam się, że jest zgodne. Natomiast uważam, że opinia publiczna ma prawo wiedzieć, ile zarabia prezes spółki, która od 2 lat niczego nie wybudowała i niczego nie sprzedała. Więc myślę, że to byłoby ciekawe. No niestety pani minister tego nie była łaskawa tej wiedzy udostępnić, więc myślę, że kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli o to dopytają. Pytałem także o plany. Z tych planów wynika, że w tej chwili spółka nie prowadzi żadnej działalności inwestycyjnej, a jedynie pod Wrocławiem przygotowuje jakąś inwestycję, no ale jednocześnie pani minister informuje, że proces inwestycyjny budowlany jest bardzo rozwlekły w czasie, w związku z tym rozumiem, nie należy się spodziewać jakichś szybkich efektów. No, to nie jest, proszę państwa, poważna sprawa, natomiast poważny jest fakt, że ta spółka, nie prowadząc żadnej działalności, otrzymuje kolejne wsparcie publiczne z NCBR-u i ze środków europejskich. To uważam musi być do cna wyjaśnione, bo to jest jakaś absolutna aberracja.
Dziękuję bardzo.